który mamy rok? Zwykle jest to uznawane jako najbardziej absurdalne pytanie, które byłby w stanie zadać jedynie podróżnik w czasie, lecz nie trzeba wyruszać aż tak daleko, by poznać odpowiedzi typu 4720, 1666 czy nawet 11707. Ale zacznijmy od początku. W Polsce, jak i we wszystkich krajach, które określamy mianem rozwiniętych, używamy tak zwanego kalendarza gregoriańskiego. Został on wprowadzony 24 lutego 1582 roku poprzez dekret papieża Grzegorza VIII i dzieli on czas na lata, miesiące, tygodnie oraz doby. Ale co chyba najważniejsze, to to, że pierwszy rok zaczyna się tam wraz z narodzinami Jezusa. Ale jeśli to prawda, to dlaczego Boże Narodzenie jest 25 grudnia zamiast 1 stycznia? Niektóre źródła podają, że jest tak, ponieważ dokładnie 9 miesięcy wcześniej Archanioł Gabriel ogłosił Maryi, że to ona urodzi Jezusa. Ale równie dobrze może to być po prostu tradycja niezmieniona od tysięcy lat. Im dalej w las, tym więcej jest trudności z określeniem, który tak naprawdę mamy rok. Bo okazuje się, że według m.in. Wikipedii narodziny Jezusa odbyły się 4 lata przed Jego narodzeniem. Co by sugerowało, że żyjemy w 2027, ale to nie koniec, bo jakby spojrzeć na kalendarz juliański używany na przykład w Rosji, to Boże Narodzenie odbywa się tam 7 stycznia, a jest to spowodowane tym, że tamtejszy rok trwa 11 minut i 14 sekund dłużej niż nasz. I choć nie wydaje się to duża różnica, to pomnożona przez 2023 lata daje nam te 13 dni przepaści. Ostatecznie mimo tego wszystkiego, każdy z wymienionych do tej pory kalendarzy zgadza się w tym, że jest 2023, ale to nie znaczy, że każdy tak uważa. Wystarczy polecieć 1500 km od Polski, żeby dowiedzieć się, że jest 1444, ale nie od narodzin Jezusa, ale od pielgrzymki Mahometa do Medyny w 622 roku. Od tamtego wydarzenia muzułmanie mierzą czas w erach i miesiącach księżycowych. Jeden taki miesiąc trwa od momentu, gdy księżyc zaczyna się dopełniać i kończy się 15 dni po pełni. Cały ten cykl trwa około 30 dni, a era to po prostu 12 takich cyklów. Oznacza to, że każda era jest krótsza od roku o około 11 dni, z czego wynika, że w roku 21.130 oba kalendarze się pokryją, a kalendarz juliański będzie już wtedy o 162 dni w tyle. Idąc bardziej na wschód, mamy kalendarz chiński, o którym można rozmawiać godzinami, ale w skrócie. Przez wieki w Chinach czas liczyło się od założenia Chin przez legendarnego żółtego cesarza 4720 lat temu. Lecz zmieniło się to wraz z wprowadzeniem tam kalendarza gregoriańskiego w 1912, co nie oznacza jednak, że tamtejsza jego wariacja niczym się nie wyróżnia. Po pierwsze, chiński miesiąc, tak jak ten muzułmański, jest miesiącem księżycowym, co sprawia, że tamtejszy rok także jest krótszy o około 11 dni od naszego. Więc żeby zsynchronizować się z gregoriańskim, co 2-3 lata dodają jeden miesiąc do swojego roku. Dodatkowo, Chiny są jednym z niewielu państw, które nazywają swoje lata czymś więcej niż liczbą. Na przykład teraz mamy rok wodnego królika, ale czy wiesz, skąd biorą się te nazwy? Otóż, nazwa każdego chińskiego roku składa się z dwóch elementów. Jednego z 12 zwierząt reprezentujących chińskie znaki zodiaku oraz z jednego z 5 żywiołów, w których skład wchodzą ogień, ziemia, woda, drewno i złoto. Daje to 60 unikalnych kombinacji, na przykład rok złotego smoka lub drewnianej świni. Kalendarz chiński jest podzielony na 60-letnie cykle, zaczynające się na roku drewnianego szczura, a kończące na wodnej świni, w których każda z tych nazw pojawia się dokładnie raz. Na razie wszystkie kalendarze, o których mówiłem, były oparte na jakimś wydarzeniu religijnym bądź historycznym, ale co jakby skupić liczenie czasu wokół nauki? Właśnie na taki pomysł wpadł naukowiec Cesare Emiliani, który w roku 1993 zaproponował reformę kalendarza opartą na epokach geograficznych. Głosił on, że najlepszym sposobem na liczenie lat nie było to od narodzin Jezusa, lecz od początku Holocenu, czyli dzisiejszej epoki geograficznej. Ej, też to słyszycie? To czas na 5 ciekawych i tych nieciekawych kalendarzy wieśniach w 2 minuty lub mniej! Ach, muszę wymyślić jakąś lepszą nazwę.
Plemiona Noongar w południowo-wschodniej Australii mają kalendarz oparty na porach roku, z których wyróżniają 6. Pora młodości, dorastania, dojrzałości, płodności, poczęcia, kończąc na porze narodzin. Rok w kalendarzu Pawukon z Indonezji ma 210 dni, a tamtejsze tygodnie wyróżniają się tym, że jest ich aż 10. Naraz! Nie żartuję, gdy mówię, że jednocześnie trwa tam tydzień 1, 2, 3, a nawet 10-dniowy. A dzięki temu, że zaczyna się on na dacie juliańskiej, to według niego jest rok 11707. Kalendarz Rapa Nui dzieli rok na 13 miesięcy księżycowych, a tamtejsze dni miesiąca nazywają się pierwsze Kakore, drugie Kakore, trzecie Kakore, czwarte Kakore, piąte Kakore, szóste. Choć cywilizacja Chibcha wymarła wraz z kolonizacją Ameryki, to pozostawiła po sobie fascynujący system liczenia czasu, podzielony na 3 równoczesne 12, 20 i 37-miesięczne lata. Z czego najważniejszym jest ten najdłuższy, zwany również świętym, a zakładając, że tamtejszy czas zaczął się w tym samym momencie jak u sąsiadujących Majów, to jesteśmy w 1666. Ale co jeśli wciąż żyjemy w pierwszym roku? Na to pytanie odpowiedział amerykański naukowiec Carl Sagan w 1977, tworząc kosmiczny kalendarz, w którym czas rozpoczyna się wraz z Wielkim Wybuchem, a jeden rok trwa prawie 14 miliardów lat. Według tego systemu internet powstał pół sekundy temu. Hej, skoro udało mi się zainteresować Cię z pozoru tak nudnym tematem jak kalendarze, to może w zamian mógłbyś ukraść przycisk subskrypcji, cofnąć się w czasie do założenia Chin i podarować go cesarzowi. Lub po prostu dołączyć do naszej armii, bo jesteśmy na drodze podboju YouTube'a. Z góry dzięki. Dobra, teraz jak już pozyskałem zdecydowanie za dużo wiedzy na temat liczenia czasu i kalendarzy, myślę, że jedyne co mi pozostało, to zrobić mój własny. Więc z dumą... Ogłaszam, że stoi przed wami jedyny w swoim rodzaju kalendorkisz. Na start myślę, że to co najbardziej rzuca się w oczy, to ten nietypowy kształt wskazujący na zmienną liczbę dni w tygodniach. Jak możecie zobaczyć, pierwsze 3 tygodnie w miesiącu mają pełny komplet 10 dni, a im dalej w las, tym jest ich mniej. Co jest w tym najciekawsze, to to, że ostatni tydzień ma tylko 2 dni, z czego oba są wolne, co znaczy, że każdy miesiąc kończy się 4-dniowym weekendem. Co też jest warte uwagi, to dni tygodnia. Jeśli się przyjrzysz, możesz zauważyć, że wyglądają ciutkę inaczej niż te, do których się wszyscy przyzwyczailiśmy, a nazywają się Permulan, Erta, Dopo, Nurin, Keskela, Halvim, Najdwar, Alafia i Festo. I nie są to losowo wybrane słowa, lecz po prostu początek wczesny, później dalej środek najgorszy, bo nikt nie lubi, nadzieja, bo zbliża weekend, koniec, spokój oraz impreza w różnych językach świata. Taką ostatnią ciekawą cechą mojego kalendarza jest to, że w odróżnieniu od typowych 12 miesięcy, on ma tylko 5. Ale za to 74-dniowe, a nazywają się mrożąc, bo jest mroźno, ciepłąc, bo się ociepla, środąc, bo jest w środku, koloroc, bo jest kolorowo i kończąc, bo jest na końcu. A ja, kończąc ten film, chciałbym Ci tylko podziękować, że obejrzałeś go do końca i widzimy się kiedyś.